Drodzy mili braterstwo, chciałbym Panu najbardziej podziękować za ten przywilej usługi i uskutecznienie tej usługi przez Zbór Bydgoski, który mnie tutaj zaprosił. I wierzę, że nasze wspólne rozważania nad dobrym Słowem Bożym będą dla nas wszystkich błogosławieństwem. Zanim rozpocznę temat, chciałbym Wam przekazać pozdrowienia. Przed wyjazdem napisał do mnie brat Artur Jastera Rypa z prośbą, aby Wam takie pozdrowienia przekazać. I przed wyjazdem również moja żona Danusia prosiła, aby jej pozdrowienia przekazać razem z miłością, która jest w postaci ciasta, które nam zrobiła. Niestety nie mogła z nami tutaj być, nie mogła przyjechać, ale bardzo będzie się cieszyć, jeżeli z tej miłości wszyscy skorzystają. Dziękuję. Drodzy mili braterstwo, będę Was dzisiaj pytał. Nie, to był żart, ale pytania będą postawione. Nie będę oczekiwał od Was osobistej odpowiedzi. Każdy tą odpowiedź będzie musiał sam przed sobą, będzie musiał odpowiedzieć na te pytania, które postawię. Temat naszej lekcji to dwa pytania. Pierwsze pytanie dla braci. Pytanie brzmi, czy jestem zadowolony? I pytanie dla sióstr, czy jestem zadowolona? I myślę, że przy końcu naszych rozważań każdy będzie mógł sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nasze myśli oparłem na część wersetu, który zapisał apostoł Paweł w swoim liście do Żydów, albo jak to woli, do Hebrajczyków. A jest to zapisane, ten werset, w 13 rozdziale, a wersecie 5. Myślę, że znane myśli, ale przypomnimy cały werset, a później powiem, o jaką część tego wersetu mi chodzi. Werset 5. Obsowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, bo sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. I główną częścią tego wersetu, nad którą proponuję, abyśmy wszyscy się zastanowili, to zdanie, które, część zdania, które mówi, przestawając na tym, co macie. Drodzy braterstwo, ja myślę, i chyba nie będę odosobniony w swoich myślach, że duchem tego świata rządzi niepokój. Bardzo wielu ludzi, wypowiadając się, pokazuje, że żyje w niepokoju. Prawie każdy poszukuje jakiejś zmiany, każdy walczy o dobro dla siebie, szczególnie te materialne, czasami nie zważając na swoich bliźnich. Czy taka postawa jest konieczna wśród ludu Bożego? Spróbujemy sobie na te kwestie, na te pytania odpowiedzieć. Myślę, że to rozważanie będzie nam pomocne. Nie wiem, czy braterstwo zauważyli, ale dzisiaj w czasie całego dnia, szczególnie rano, padło kilka wyrażeń, chyba 4 wyrażenia o zadowoleniu. Czytaliśmy w moim postanowieniu, że powinniśmy być zadowolonymi. Ja to od razu wyłapałem, bo taki temat przygotowałem. Zastanówmy się nad tym. Werset ten, który przytoczyłem, mówi nam o zadowoleniu, które jest trzeciorzędną łaską, którą powinniśmy rozwijać i którą powinniśmy również kontrolować. Czym jest zadowolenie? Zadowolenie to jest stan albo okoliczności, które nam sprzyjają. W sprzyjających okolicznościach no wszyscy są zadowoleni. Czy to pod względem materialnym, czy to pod względem duchowym.
Ale czasami jest tak, że Pan dozwala, że znajdujemy się w takich niepomyślnych doświadczeniach, w niepomyślnych warunkach i wtedy mamy możliwość rozwijania w sobie rezygnacji. Rezygnacji w tym takim dobrym chrześcijańskim znaczeniu, czyli robimy wszystko w danym kierunku, i gdy już więcej nie możemy w danym kierunku zrobić, to wtedy oczekujemy na Pana. Chciałbym, drodzy braterstwo, jeszcze zacytować kilka wersetów, które mówią nam o zadowoleniu, w szczególności takim materialnym, ale ponieważ Pismo Święte je zawiera, to je chciałbym przytoczyć. Pierwszy werset jest zapisany w Przypowieściach Salomonowych w 16 rozdziale i 8 wersecie, a mówi on tak: lepsze jest trochę ze sprawiedliwością niż wiele dochodów z niesprawiedliwością. Ja myślę, że tego wersetu generalnie nie potrzebujemy sobie dodatkowo tłumaczyć. Myślę, że ten werset wskazuje nam bardzo jasno, że poprzestając na tym, co mamy, nawet gdyby to było bardzo mało, to lepsze jest to, niż gdybyśmy posiadali dużo rzeczy, które trafiły w nasze ręce poprzez niesprawiedliwość. W Przypowieściach, również w 30 rozdziale i w 8 wersecie, mamy napisane tak: żyw mnie tylko pokarmem według potrzeby mojej. No tutaj możemy również zauważyć, że w zasadzie lud Boży powinien się tylko ograniczać do rzeczy niezbędnych, ponieważ nadmiar niektórych rzeczy, szczególnie materialnych, mógłby nam w jakiś sposób zaszkodzić. Chciałbym również przejść do Nowego Testamentu. Apostoł Paweł w wielu miejscach wskazuje nam na kwestię zadowolenia. W pierwszym swoim liście do braci w Koryncie, w 7 rozdziale, 17 wersecie, w 20, 21, 24 mamy takie słowa: jednak jako każdemu udzielił Bóg, jako każdego powołał Pan, tak niech postępuje. Każdy w tym powołaniu, w którym powołany jest, niech zostaje. Jeśli powołany jesteś niewolnikiem, nie dbajże o to, a jeśli też możesz być wolnym, raczej wolności używaj. Każdy tedy, jakim jest powołany, bracia, takim niechaj zostaje przed Bogiem. Apostoł Paweł również w liście do Filipian w 4 rozdziale, 11 i 12 wersecie mówi bardzo ważne słowa, które chciałbym też przytoczyć. Nie żebym to mówił dla niedostatku, bom ci się nauczył na tym przestawać, co mam. Umiem i uniżać się, umiem i obfitować. Wszędzie we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony. Jestem nasycony. Umiem obfitować i niedostatek cierpieć. I myślę, że kwintesencją wersetów, które tutaj braterstwu przytoczyłem, jest jeszcze jeden werset zapisany przez apostoła Pawła, a jest on zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale. W zasadzie są to wersety 6, 7 i 8. Tylko część tych wersetów przeczytam. A jeśli wielki zysk, pobożność przestawaniem na swoim, albowiem nic żeśmy nie przynieśli na ten świat, z pewnością nic wynieść nie możemy. Ale mając żywność i odzienie, na tym przestawać mamy. Ja myślę, że jest jeszcze wiele wersetów, które nam o tym mówią, abyśmy poprzestawali na tym, co Bóg swej łaskawości nam udziela. Jak to się ma w naszym życiu? Spróbujmy tutaj te myśli wspólnie rozważyć.
Oczywiście pierwsze, co nam przychodzi na myśl, przynajmniej mi przyszło na myśl, to to, że jest przeciwieństwo zadowolenia i je widzimy na co dzień wśród ludzi, w ich wypowiedziach i w ich działaniach. Gdy zastanowimy się nad przeciwieństwem zadowolenia, to będziemy mogli łatwiej zrozumieć tą kwestię. Ja myślę, że przeciwności, nad którymi się możemy zastanowić, czy w tym temacie, czy w innym, powodują, że nasze umysły wyciągają lepsze, bardziej wartościowe wnioski na podstawie kontrastu. Co jest takim bezpośrednim przeciwieństwem zadowolenia? No ktoś powie od razu niezadowolenie, no i to jest prawda. Ale to niezadowolenie składa się z wielu, wielu czynników. Takimi podstawowymi czynnikami niezadowolenia to szemranie, utyskiwanie. Coś nam się nie podoba. Bóg na coś dozwolił, a nam się pewne rzeczy z punktu naszego ciała, zrozumienia nie podobają. A czasami możemy narzekać. I właśnie to, co żeśmy dzisiaj czytali w postanowieniu porannym, wskazuje nam, że ani nie powinniśmy narzekać, ani nie powinniśmy szemrać na to, co opatrzność Pańska raczy dozwolić. Ale czasami jest tak, że tą przeciwnością zadowolenia może być nasza niewłaściwa postawa w dobrych doświadczeniach, w naszej pomyślności, bo możemy uważać, że na przykład więcej nam się powinno należeć, tak? A jednak mamy wszystkiego pod dostatkiem. Ja myślę, że takie niepomyślne doświadczenia wskazują na to, na przykład straty, ograniczenia i inne tego typu niepomyślne doświadczenia mogą wskazywać na to, że bardzo blisko u progu naszych drzwi, osobistych drzwi, może stanąć, wystąpić buntowniczość i skrajne niezadowolenie. I rzeczywiście tak jest, jeżeli spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi, to ta buntowniczość i skrajne niezadowolenie często jest niekontrolowane i jest jakby automatyczne w ich wypowiedziach, w ich postępowaniu. No i tutaj właśnie musimy walczyć z tym, abyśmy nie byli buntowniczymi, abyśmy nie byli skrajnie niezadowoleni z tego, co mamy, co posiadamy, na to, co Bóg dozwala. Oczywiście te wszystkie przeciwności wszędzie i zawsze są trudne z naszego punktu cielesnego do zniesienia. One są przykre. Często w jakiś sposób są na tyle ciężkie, że w jakiś sposób nas dołują. Szczególnie gdy przeważa takie uczucie bezsilności albo nieszczęśliwości. I to uczucie najczęściej wśród ludzi, czasami niestety wśród ludu Bożego, jest związane z warunkami bytowymi, z zarobkami, z różnymi innymi formami, które w jakiś sposób nas ograniczają. To może być nawet związane z ustrojem politycznym, z naszymi chorobami i z wszystkimi innymi rzeczami, które w jakiś sposób są dla nas uciążliwe. Innym przeciwieństwem zadowolenia może być opieszałość, lenistwo. Rzeczy, które no nie powinny w zasadzie występować wśród ludu Bożego. Takim przeciwieństwem zadowolenia może okazać się letarg, szczególnie letarg duchowy. I takim chyba najważniejszym elementem, o którym czasami niektórzy mogą zapomnieć, to przeciwieństwem zadowolenia może być bierność w poświęceniu. Niestety czasami się to zdarza. Innymi słowy, zbyt dużo zadowolenia kosztem wyższych, pierwszorzędnych łask
takich jak samokontrola i cierpliwość. Czyli te elementy muszą kontrolować tą trzeciorzędną łaskę. Składniki zadowolenia. Jakie są składniki zadowolenia? W niepomyślnych warunkach, niepomyślnych doświadczeniach to rezygnacja, o której wcześniej powiedziałem. W pomyślnych doświadczeniach to zadośćuczynienie, szczęśliwość. Tak? Jesteśmy tacy spełnieni, wszystkiego mamy pod dostatkiem, jesteśmy zadowoleni. Widzimy więc, że składa się ono z dwóch części. Kiedy występują doświadczenia ze złem, zadowolenie poddaje się rezygnacji. Rezygnacji w pełnieniu woli Pańskiej. Tutaj podkreślę, żebym był dobrze zrozumiany. Rezygnacji w pełnieniu woli Pańskiej, a nie z pełnienia woli Pańskiej. Cały czas jesteśmy w poświęceniu, cały czas mamy w nim trwać. I to, ta rezygnacja ma być wyrażona w Jego Słowie, Duchu i opatrznościach. Nic nie możemy, nie powinniśmy nic działać w tym kierunku na siłę. Gdy zaś doświadczenia są pomyślne, takie łatwe, przyjemne, bo przecież takie też mamy, jak najbardziej, no to nazywamy to zadowolenie satysfakcją. Jesteśmy usatysfakcjonowani, szczególnie gdy nam się w czymś powiedzie, jesteśmy zadowoleni, czy to pod względem materialnym, czy pod względem duchowym, osiągamy jakiś stopień swojej satysfakcji. Okoliczności, w jakich rozwija się zadowolenie, no z jednej strony koniecznością jest, aby te doświadczenia, które przychodzą do nas, na które Pan pozwala, czasami mogą być na tyle surowe, takie niepomyślne, nieprzyjemne, trudne. One są takim probierzem, którego Pan używa w stosunku do nas, czy my w tych trudnych doświadczeniach jako lud Boży będziemy jednak zadowolonymi z tego, co Pan nam daje. I chciałbym, abyśmy wspólnie jeszcze dalej przeszli do pewnych dziedzin, w których powinno emanować z nas zadowolenie. Nie zawsze to jest widoczne i nie zawsze to zadowolenie jest. Sferą zadowolenia jest przede wszystkim rodzina. W rodzinie jesteśmy 24 godziny prawie że na dobę. No i tutaj z niektórymi osobami rozmawiałem jeszcze na przerwie i powiedziałem, że powiem, że mężowie powinni być zadowoleni z żon, a żony powinny być zadowolone ze swoich mężów. Często jest tak, że zanim młodzi się pobiorą, popełnią małżeństwo, to patrzą jeden na drugiego bardzo idealnie. Nie zauważają pewnych rzeczy, które przyszły małżonek albo przyszła małżonka ma w swoim charakterze. I często jest tak, że później po jakimś czasie, u jednych krótszy, u drugich dłuższy, mogą zauważać pewne rzeczy, które im no, nie podobają się. I tak jest, tak jest. Myślę, że będąc w takim codziennym współdziałaniu w rodzinie, w związku małżeńskim, często dostrzegają u siebie nawzajem cechy, które są takie trudne czasami do zniesienia. Ale jednak no, albo trzeba je poprawić, albo trzeba na nie zwracać w jakiś sposób uwagę. Rodzice często myślą również o swoich dzieciach, że są wzorowe, są idealne. Nie dziwię się, bo moje dzieci już są takie, jedno dorosłe, jedno prawie dorosłe i też mi się tak wydawało, że moje dzieci są idealne.
Ale czasami w jakimś poprzednim dniu się okazuje, że nie zawsze takie są. No i jak tutaj być teraz rodzicem i być zadowolonym? Czasami jest to bardzo, bardzo trudne. Często rodzice dostrzegają wiele, wiele różnych wad u swoich dzieci, które występują no, u nich. Te dzieci po prostu odziedziczyły te pewne cechy w dużym stopniu po swoich rodzicach i nadal je mają. Co dla rodziców jest trudnym doświadczeniem. No i odwrotnie, dzieci czasami spodziewają się ze strony rodziców stronniczości. Czyli jakby nie było poparcia. Myślę, że czasami rodzice mają wielki problem z dziećmi i z surowością wobec nich dla ich najlepszego wychowania, dla ich dobra. To rodzina, ale mamy jeszcze inną rodzinę, to zbór. Mamy taką sferę zadowolenia w zborze. Myślę, że zadowolenia i radości, bo ja tu przyjeżdżając do was się bardzo cieszyłem, że będę was mógł zobaczyć. Nie wiedziałem, kto będzie, ale to nie było żadnego znaczenia. Cieszyłem się. Ale czasami w naszych lokalnych zborach czasami braterstwo zauważają i zdają sobie sprawę z tego, że są niezupełnie zadowolonymi jedni z drugich. Nieraz u niektórych ujawniają się takie cechy, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni. Myślę, że kiedy takie osoby na przykład mogą zakłócić w jakiś sposób spokój zboru, no to dla dobra wszystkich należałoby w duchu miłości upomnieć takie osoby. Czasami bracia spodziewają się stronniczości ze strony zboru. Myślą czasami, że zbór działa przeciwko im interesom, gdy zbór nie przychyli się do tego, co na przykład proponują. Ja myślę, że pomimo tych czasami trudności w zgromadzeniu, czasami niezrozumienia drugiej strony, to powinniśmy jak najbardziej, szczególnie w naszych zgromadzeniach i w naszym życiu poświęconym, powinniśmy patrzeć na Jezusa, na Pana Jezusa, Zbawiciela i najbardziej z wszystkiego być zadowolonymi, że jest naszym nauczycielem, że nam pomaga, że daje nam swoje opatrzności i wszelkie inne błogosławieństwa, które są nam potrzebne. Powinniśmy być również zadowolonymi z nauczycieli, którzy są w zborze. Ja myślę, że gdy oni już zademonstrowali swoje poświęcenie, swoją wartość, to tym bardziej zbór powinien w jakiś sposób być z nich zadowolonymi. Ale żeby nie być gołosłownym, to chciałbym odczytać, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i 11 wersecie. A ci byli zacniejsi nad nich, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli Słowo Boże ze wszelką ochotą, na każdy dzień rozsądzając pisma, jeśli by się tak sprawy miały. Ja myślę, że szczególnie ci, którzy są nauczycielami w zborze, mają ten obowiązek i ten przywilej, aby tłumaczyć i głosić Słowo Boże. Przejdźmy, drodzy braterstwo, do sfery świeckiej. Ja myślę, że patrząc na to, co się wokół nas dzieje, jest bardzo trudno być
zadowolonym. Istnieje konieczność z naszej strony, aby pokazywać tą zaletę i swoje postępowanie przed światem. Czasami jest tak, że będąc w pracy, no ja mam tą dobrą sytuację, że ja jestem sam. I ten przykład, który teraz podam, no nie dotyczy mnie osobiście. Nie znam takich przykładów, chociaż kiedyś wspólnie z innymi bardzo krótko pracowałem. I rzeczywiście spotkały mnie takie sytuacje, kiedy jest trudno okazać zadowolenie, jeżeli inni obarczają nas swoją pracą, czy obowiązkami, czy innymi rzeczami, które sami powinni na własnych barkach dźwigać. Niekiedy oczekują, że zrobimy za nich to, co oni powinni zrobić. No i tutaj mamy doświadczenie takie trudniejsze. Pan na nie dozwala. No i patrzy, będziemy zadowolonymi, czy nie. No, trudno być zadowolonymi w takiej sytuacji, a jednak w jakiś sposób musimy tą sytuację rozwiązać. Pracodawcy również są zmuszeni do tego, aby to zadowolenie okazywać. Dlaczego? Żeby zrobić dobry interes między firmami, to czasami trzeba to zadowolenie pokazywać. Ja myślę, że czasami to zadowolenie jest takie sztuczne, okazywane na pokaz. Ja myślę, że tutaj brat Walter, będąc tyle lat w Stanach, gdybyśmy go zapytali, jak to tam w Stanach wygląda, to w każdej sytuacji Amerykanie mówią, że jest wszystko okej. Tak, bracie Walter? Tak jest, wszystko okej. Pół domu mi się zburzyło, ale jest wszystko okej. Także to jest takie troszeczkę czasami nad wyraz, na pokaz przed innymi. Natomiast czasami tak jest, że rzeczywiście to zadowolenie jest okazywane, a czasami to zadowolenie może być okazywane na pokaz. I to nie tylko w tej sferze świeckiej, ale czasami może być to również okazywane przez braci i siostry. Czasami jest tak, drodzy braterstwo, że nasi sąsiedzi są nieznośni. Ja akurat też jestem w takiej dobrej sytuacji, że do najbliższego sąsiada mam chyba 20 metrów, także nawet jak coś głośniej się u niego dzieje, to te dźwięki do mnie tak trochę z opóźnieniem dochodzą. Ale niektórzy, mieszkając na przykład na osiedlach, blokach, mogą stwierdzić, że rzeczywiście tak jest. Te problemy no są czasami tak duże, że stają się nieznośnymi. Tacy sąsiedzi mogą przeszkadzać. Czasami nawet spotykamy ludzi bardzo złośliwych. Są złośliwymi w naszą stronę, w naszym kierunku. No i jak tu być zadowolonymi? Różne doświadczenia nas spotykają. Ale musimy, drodzy braterstwo, pamiętać, czasami o tym jednak zapominamy i sam o tym zapominam, że ci ludzie również są ludźmi niedoskonałymi, mają słabsze dni i inne czynniki mogą spowodować, że oni w taki sposób mogą postępować względem nas. My również możemy być w jakiś sposób dla kogoś uciążliwymi. Musimy przeanalizować swoje życie w tym temacie. Najlepiej być jak najbardziej tolerancyjni wobec nich, tak jakbyśmy chcieli, aby oni wobec nas byli tolerancyjni. Drodzy braterstwo, ja myślę, że tutaj najlepszą zasadą jest zachowanie i praktykowanie tak zwanej złotej reguły wypływającej z Pisma Świętego. Pomimo tych wszystkich trudnych rzeczy, które czasami od ludzi, które nas dotykają, to powinniśmy jak najlepiej wobec nich postępować i robić jak najlepsze rzeczy w stosunku do nich. Mam taki przykład ze swojego życia. Wobec tej samej osoby raz przegrałem, bo się zdenerwowałem.
a drugi raz wygrałem i pozyskałem tego człowieka, stał się najlepszym kolegą jeszcze wtedy w pracy. Czasami warto powściągnąć swój język i zdobyć taką przyjacielskość ze strony drugich. No i sfera, która jest bardzo popularna w tej sferze świeckiej, to sprawy, które tyczą się osób, które nazywamy politykami. Czasami jest tak, że ci politycy sprawiają wiele problemów swoim wyborcom, składają różnego rodzaju obietnice, a nawet przysięgi, że jak tylko dojdą do władzy, to byt danej miejscowości, danego państwa będzie bardzo dobry. Będzie bardzo dobry, ludziom się będzie w szczęśliwości żyło i nie myślę, że tutaj braterstwo nie słyszeli takich obietnic. Bardzo często przy okazji wyborów takie obietnice słyszymy i często jest tak, że jest to po prostu tylko i wyłącznie mydlenie oczu i z tych obietnic albo mało co wynika, albo prawie nic. Drodzy braterstwo, zadowolenie jest potrzebne. Ja to cały czas mówię, tak troszkę ukrywam to stwierdzenie w tym wykładzie. Jest ono potrzebne. Gdybyśmy jako lud Boży nie byli zadowoleni, jak inni by na nas patrzeli? No, tak troszkę dziwnie, tak? Lud Boży niezadowolony z tego, co czyta, co bada, o czym mówi. No, tak troszkę dziwna sytuacja. Także zadowolenie jako jeden z elementów charakteru jest nam nieodzownie potrzebne. Jest nieodzownie potrzebne w postępowaniu naszym wobec nas i postępowaniu nas wobec naszych bliźnich. Czasami jesteśmy w tym względzie z siebie niezadowolonymi, albo czasami nawet bardzo niezadowolonymi, czasami bardziej niż Pan chciałby, abyśmy siebie tak bardzo surowo oceniali. Taki stan często przynosi nam smutek i jakąś formę cierpienia większą niż zasługuje przyczyna naszego postępowania. Także zadowolenie jest nam bardzo potrzebne w naszych relacjach i związkach z drugimi. Czasami jest tak, że spotykają się dwie osoby i one się nawzajem tak bardzo mocno dołują. Nic z tego dobrego tak naprawdę nie wypływa. Musimy wziąć pod uwagę również to, że inni, tak jak i my, cierpią pod przekleństwem Adamowym. I tym samym nie są w stanie postępować idealnie, tak jakby myśmy tego oczekiwali od drugich. Czasami niektórzy wobec nas postępują bardzo sprawiedliwie, a czasami i bardzo często jest tak, że spotykamy się z osobami, które są wobec nas niesprawiedliwe. Chciałbym tu zacytować jedno zdanie brata Russella. Brat Russell mówi tak. Gdy oni okazują złe cechy charakteru, które nas i ich ranią, to zamiast niezadowolenia z ich postępowania, okazanego im przez brak miłosierdzia, powinniśmy ich pozostawić boskiemu osądowi. Ja myślę, że w niektórych takich trudnych i mocnych sytuacjach, które nas spotykają, powinniśmy właśnie niektóre rzeczy, niektóre sytuacje zostawić boskiemu osądowi. On jest najbardziej sprawiedliwy. My moglibyśmy albo kogoś skrzywdzić, albo niewłaściwie ocenić. No mamy jeszcze coś takiego jak wrogowie zadowolenia. Już powiedziałem parę przykładów niezadowolenia, ale mamy wrogów niezadowolenia, którzy jawnie nam przeszkadzają w tym temacie. Mamy wrogów osobowych,
I mamy wrogów nieosobowych zadowolenia. Świat, ciało i szatan. Osobowi wrogowie zadowolenia. Świat chce nam narzucić swój styl postępowania. Czasami jest tak, że nawet wytyka nas, jako lud Boży, swoimi palcami, że wy jesteście inni. Idźcie razem z nami, z prądem, nie będziecie mieć żadnych problemów. Ta presja ze strony świata, ze strony ludzi jest bardzo duża, a wręcz mogę powiedzieć, że jest ogromna. Niektórzy nie umią sobie nawet z tą presją poradzić. A czasem jest tak, że świat bardzo subtelnie do nas podchodzi, abyśmy przeszli na jego stronę. Nasze ciało nam na początku proponuje pewne rzeczy. Rób tak jak inni. A później jest tak, że jak chwycimy ten haczyk, o którym tutaj chyba brat Józef mówił, to później jest tak, że nasze ciało żąda. Tak? Mnie się to należy, a jeżeli tego nie mam, to staje się niezadowolony. Staje się niezadowolona. Czasem nasze ciało żąda i wymaga wygód, a czasami sugeruje nam i żąda obfitości materialnej. Ale myślę, że w tym przypadku z pomocą przychodzi nam Pismo Święte i apostoł Paweł, który mówi bardzo jasno do wszystkich tych, którzy weszli w przymierze z Panem Bogiem w poświęceniu i mówi, że my mamy podbijać swoje ciało i podporządkowywać temu prawu, które jest w Piśmie Świętym zapisane. Czasami jest to bardzo trudne. Rzeczywiście jest to czasami bardzo trudne, bo cały czas z ciałem jesteśmy 24 godziny na dobę. Szatan. Szatan też jest zadowolony. Szatan jest zadowolony, kiedy my jesteśmy niezadowoleni. On się bardzo z tego cieszy. I cały czas nas atakuje i cały czas nasyła nam różnego rodzaju sugestie, aby się zdenerwować, aby okazać swoje niezadowolenie, a może szemrać przeciwko czemuś, przeciwko prawdzie, bo coś nam się może nie podobać i tak dalej, i tak dalej. Różne aspekty tutaj szatan próbuje wtłoczyć do naszego umysłu. Nie ma wątpliwości, że on zawsze działa przeciwko nam. Nawet jak nam się wydaje, że mamy względny spokój, to on zawsze cały czas intensywnie próbuje z tej czy z innej strony nas zwieść. Ale czasami zostawia nas w spokoju. Kiedy? Kiedy czynimy jego wolę. Kiedy postępujemy tak, czasami bardzo subtelnie, czasami postępujemy tak, że nam się coś podoba, a w gruncie rzeczy jest to złe. Wtedy szatan zostawia nas w spokoju i mówi, tak, ty sobie tak działaj. Ale jeżeli będziesz zadowolony ze Słowa Bożego, będziesz je badał, będziesz chciał mieć społeczność z ludem Bożym, wtedy on będzie niezadowolony i będzie walczył przeciwko nam. No i mamy nieosobowego wroga, a tym wrogiem są wszystkie niełaski, które doprowadzają często, albo mogą nas doprowadzić, albo innych ludzi do tego, aby szemrać i narzekać i być przeciwny wszystkiemu, co nas otacza. One działają przeciwnie do łask zadowolenia. Dlatego tak ważna jest kontrola, żeby ta łaska zadowolenia nie stała się niełaską. Czasami możemy również
nadużywać tej łaski. No właśnie, to jest ciekawa rzecz. Nadużywanie zadowolenia. Czasami nasz stan zadowolenia jest taki nad wyraz, jest taki troszeczkę przesadzony. Czasami jest tak, że jak już wspomniałem wcześniej o rodzicach, czasami rodzice przesadzają w okazywaniu tej zalety wobec swoich dzieci. Czasami nie okazują im swojej jakby surowości w danym temacie, co kończy się złem dla dzieci. Ja myślę, że czasami my nazywamy się dziećmi bożymi, ale Bóg w sposób doskonały w stosunku nas działa. Nie przesadza w tym działaniu, tak jak my, niedoskonali rodzice, możemy postępować i jakby wypaczać tą łaskę w stosunku do naszych dzieci. Czasami nauczyciele w szkołach nie reagują odpowiednio i pobłażają swoim wychowankom, nie praktykując dyscypliny w szkołach. Co to powoduje? To powoduje, że następuje lekceważenie prawa szkolnego, a później publicznego, lekceważenie obowiązków w szkole, co kończy się szkodą generalnie dla tych młodych ludzi. Ja myślę, że bracia, braterstwo również nie powinni nadużywać tej łaski. Czasami niektórzy z nas mogą być nadzbyt wyrozumiałymi wobec drugich, co przynosi szkodę osobie, która jest nadzbyt wyrozumiała i tej, która otrzymuje to zbytnią wyrozumiałość. Ja myślę, że tutaj kwestie odpowiednich relacji związków, szczególnie w zgromadzeniach lokalnych, powinny te sprawy być przez wszystkich zauważone, bo to do niczego tak naprawdę dobrego nie doprowadzi. Drodzy braterstwo, zadowolenie często jest niedoceniane. My czasami jesteśmy zadowolonymi, ale jakby wydaje nam się, że to jest naturalne. Czasami jest tak, że jakby nie doceniamy, tak? A powinniśmy być z wszystkiego zadowolonymi. Ja myślę, że Bóg nam dał tyle w swojej opatrzności błogosławieństw, że gdybyśmy tylko pod względem materialnym porównali to z innymi ludźmi, którzy żyją na tej samej planecie, no to wiele godzin powinniśmy w dziękowaniu spędzić na kolanach przed Panem Bogiem. Chciałbym tu jeszcze na zakończenie, drodzy braterstwo, powiedzieć krótko o pielęgnowaniu zadowolenia. Bo zadowolenie i ten stan, w którym czasami i często Bóg nam daje być, on nie jest stały, my musimy o niego dbać. To nie jest tak, że my powiemy sobie w naszych sercach, w umysłach, że my się cieszymy, jesteśmy zadowoleni z tego wszystkiego, co Bóg nam daje. I tak będzie do śmierci. To jest nieprawda. Musimy cały czas walczyć, żeby to zadowolenie było na odpowiednim poziomie, na odpowiednim stanie i powinno być cały czas w naszym życiu rozwijane. Dlatego wcześniej powiedziałem, że powinno być ono pod tym zwierzchnictwem tych wyższych, pierwszorzędnych łask, aby nie stało się dla nas niełaską. W przeciwnym razie stanie się ono wypaczone, niewłaściwe, no i może stać się grzeszne. Ja myślę, że kontrola nad nim, wzmocnienie swojego stanowiska i odpowiednie podejście do tych dobrych rzeczy, które Bóg nam daje, będzie miało
na celu nie tylko wzmocnienie tego stanu w nas i wzmocnienie stanu wdzięczności dla Boga, ale przede wszystkim kontrolą nad Nim, aby nie stała się ta łaska czymś, co nam zaszkodzi w naszym rozwoju chrześcijańskim. To tyczy się naszych rodzin, o których wspomniałem, to tyczy się naszych związków z naszymi bliźnimi, nie tylko z naszymi braćmi i siostrami, ale ze wszystkimi ludźmi, których Panu podobało się postawić na naszej drodze. Nie tylko mamy rozwijać i chronić i wzmacniać tę łaskę, myślę, że powinniśmy ją również w jakiś sposób równoważyć z wszystkimi innymi łaskami, żeby była synchronizacja między nimi. I wtedy będzie nam dużo łatwiej postępować przed Panem w tych łaskach. Ta zaleta musi być doświadczana, a najczęściej jest doświadczana poprzez wady nasze i wady naszych bliźnich, co często jest bardzo takim trudnym doświadczeniem, bo czasami nasi najbliżsi mogą się okazać tymi, których Pan użyje, dozwoli, aby użyć i sprawdzić, jak wygląda nasze zadowolenie. Tak więc bracia i siostry, mężowie i żony, dzieci i rodzice i wszyscy nawzajem poddają się tej próbie zadowolenia w relacjach między sobą. Największą próbą jednak, to jest cytat brata Russella, przepraszam, bo nie powiedziałem, brat Russell pisze tak: największą próbą jednak będzie próba zadowolenia i zaakceptowania tego wszystkiego, co dobry Bóg nam daje i na co dozwala w naszym życiu. Czasami jest tak, że szczególnie w tych trudnych doświadczeniach jest trudno nam zaakceptować, że coś stracimy, że na coś zachorujemy, że jakaś inna trudna rzecz nas spotka. To jest czasami bardzo trudne do zaakceptowania, szczególnie gdy przez całe nasze życie albo przez większość życia żyliśmy w dostatku i materialnym, i duchowym. Dlatego chciałbym drogim braterstwu życzyć wytrwania w zadowoleniu na tym odpowiednim poziomie, kontrolując to zadowolenie i zwycięstwa w rozwijaniu tego zadowolenia w swoim życiu chrześcijańskim i w swoim charakterze, co niezmiernie przybliży nas wszystkich do Królestwa Pana Bożego i do życia wiecznego, czego szczególnie wszystkim drogim braterstwu życzę i sam też gorąco tego pragnę.